No, dzień dobry. Zrobiłem sobie kawę, a widzicie, dzisiaj niebo jest czyste. Jak łza. O. Zrobiłem kawę z mlekiem, a jeszcze jak byłem wczoraj, zdobyliśmy. Więc dwa ciastka, Andrzejowie, jak to się nazywa. Do kawy. Sobie można zjeść. O. Bardzo dobra. Ciastko. Na pogoda się zrobiła. Kurde. To jest tu miejsca nie ma. Drugi list przyszedł. PIN, ale nie otwieram. Z banku. Teraz czekam na kartę. Powinno być nawet dzisiaj. A. Ruszam. O. I ciastko. Dwa ciastka, 5,50. Jedno ciastko.
No to ogólnie wam powiem, to wszystko drożeje przez tą rosyjską wojnę. Na Ukrainę. Wreszcie się rozpogodziło. Otworzyłem okno, żeby przywietrzyć pokój. Cukierni. A byliśmy w sądzie, ale pokazałem list, tam nic nie ma. Nie wiem, skąd oni to biorą te. Bo pani w sądzie sprawdziła i nic nie ma. Już jakiś czas ten list przyszedł. Ja terapię skończyłem w Krakowie, prywatną. I to zapłaciłem 13 tysięcy. No widzieliście, widzicie co ja mówię. Temu ten kanał, Major Schodolski, pierwszy, to ogółem. Ale przyjdzie, wcześniej lepszy ten, to ogółem. Zbanowali po złości, po zazdrości. Ale tak zrobię, będę nagrywał Wojtek z Bombasu, to ogółem tutaj muszę, ale ogółem już połowę brakuje do 100 tysięcy, a tam miałem 113 tysięcy chyba, czy 130, to widzicie, trzeba dążyć do to, co ja robię, temu ja będę lepiej zarabiał. To będę wykorzystywał te pieniążki, tak jak ostatnio, co powiedziałem, to wykonałem. Kolejka linowa. Ma 50 zł.
cudowne jest, wam to powiem, wydarzenie, jak kolejka startuje, jakbyś spadł. Fajne uczucie. Myślałem, że będzie gorzej. Ale na samym początku to trochę byłem przestraszony, przestraszony, jak to się mówi. A widzicie, jakbym miał tutaj przy sobie kobietę, to bym ogółem mógł zabierać na takie wycieczki. Świat jest piękny ogółem. Kobiety się wstydzą chyba. Nie wstydzą się, tylko obawiają się, ponieważ ja wiem, ludzie po prostu przyklinają, wyzywają i inne rzeczy robią. To właśnie mówię wam. Wczoraj też busem. Ta sama kobieta, tylko weszłem, jak się patrzyła na mnie. To później, jak usiadaliśmy tutaj, usiadłem na przystanku. A ja się spytałem, a co, my się znamy? Ona mówi, ja pana nie znam. No właśnie. Ludzie ludzie znają mnie najczęściej przez internet. Tak samo jak wracaliśmy do Żabki. Zeszłem. Coś kupiłem. Dwie zupki i parówki. Coś tam jeszcze. I pani zobaczyła, co kupowałem, zapłaciłem. Czy można z panem zdjęcie zrobić? A ja powiedziałem, proszę bardzo. Zrobiła, podziękowała, widzicie. No, bardzo dużo ludzi mnie tutaj poznaje i nie ma takiego czegoś, że ja nie zachowuje się kulturalnie do ludzi. O, dobra kawa. Nie nauczyłem się to
Tak samo jak wam powiem, jacyś ludzie, którzy pracują w telewizji, w gazetach, aktorzy, jak to się mówi, piosenkarze, i inni, to są ogółem aktorami. Dlatego ogółem wam powiem to, że ogółem ludzie właśnie oceniają. Niektórzy ogółem lubią tego człowieka, a niektórzy nie. To jest właśnie taka prawda. Temu właśnie wrzucam filmy. Mogłem chyba, niektórzy ludzie lubią mnie. O, poranek, kawka, ciasteczko. Już teraz może będzie ogółem cieplej. A pewne rzeczy, to co ogółem robię, co pokazuję, to ogółem jest też fikcja. Takie ogółem rzeczy specjalnie się nieraz robi, pokazuje. Ja nic złego ogółem w życiu nie robię. Ja nie wiem. A niektórzy, to ja wiem o tym, że po prostu, a widzicie, temu mam, to jest moja działalność gospodarcza, no i ogółem był moment w życiu, że po prostu jedna osoba mnie uszukała, a są opłaty, nieopłaty całe te i nic nie miałem na koncie i po prostu musiałem, bo było, że nagrywałem, że na wyjazd w góry, to inne rzeczy, święta, a przy świętami, ale ta osoba po prostu sobie przywłaszczyła te pieniądze dla siebie. Z Białegostoku. To widzicie, jacy ogółem ludzie są pazerni. Właśnie. O, jeszcze już nie będę wspominał. A chcę powiedzieć, jeśli macie ochotę coś wysłać mi, jakąś paczkę, dary Boże, jak to się mówi, to po prostu chyba ogółem wiecie adres, ale ogółem nie głupot, proszę nie wysyłać jakiś. I napiszcie ułem, jakąś kartkę, to pokażę
nagram, tylko po prostu nie piszcie swoich nazwisk, bo to jest RODO. Dobra, będę kończył i pozdrawiam Was i dziękuję, że mnie oglądacie.